Cię. On zawsze przy Tobie jest, on za rękę prowadzi Cię. On nigdy nie opuści Cię, tam gdzie pójdziesz, z Tobą będzie szedł. On zawsze przy Tobie jest, on za rękę prowadzi Cię. On nigdy nie opuści Cię, tam gdzie pójdziesz, z Tobą będzie szedł. Ufność Panu miej, ufność Panu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, moi kochani, bardzo serdecznie. Jak co wtorek, jak w ten wieczór 19:30 wybiła, to znak, żeby rozpocząć kolejne nasze spotkanie. Moi drodzy, dzisiaj chciałbym Wam przedstawić gości. Mamy gości i to z daleka, słuchajcie. Serio, już mówię, wszystko wyjaśniam. Najpierw jednak takie małe wprowadzenie. Otóż ostatnio i przez maj mówimy sobie o Matce Bożej. I w tamtym tygodniu siostra Paulina, kiedy mówiła o tym, jak ona to przeżywa, o Matce Bożej, powiedziała o takiej osobie jak święty Ludwik, Maria de Grignon-Montfort. I teraz święty Ludwik, jak wiemy i słyszeliśmy chociażby w tych słowach siostry, ale też jak znamy tę postać, to był wielki czciciel Matki Bożej. I jest na świecie zgromadzenie braci Montfort, którzy w szczególny sposób oddają swoje życie Matce Bożej. I moi drodzy, nie lada gratka dla nas dzisiaj, bo mamy przedstawicieli tego zgromadzenia wśród nas. Jest z nami ksiądz Nikola z Chorwacji, dalekiej, słuchajcie, z niedaleko Splitu. Mówi, że pochodzi, niedaleko Splitu się urodził. Więc ojciec Mikołaj, jak sam powiedział, że po polsku Mikołaj, pomaga, powiem to bardzo kolokwialnie, rozkręcić to zgromadzenie w Polsce. Bracia, gdzie mogą być bracia związani z Matką Bożą w Polsce? W Częstochowie, słuchajcie, no bo gdzie indziej. Więc tam są. A dzisiaj do nas słowo powie brat Marek, który jest w tym zgromadzeniu w postulacie, czyli zaczyna swoje kroki w zgromadzeniu i on chciałby o swoim doświadczeniu zawierzania się Matce powierzyć, Matce Bożej powiedzieć. Nie pozostaje mi nic innego, jak oddać mikrofon i zachęcić do słuchania modlitwy i wsparcia. Dziękuję, księże Marcinie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. To jest niesamowita łaska, że mogę tutaj przed Państwem powiedzieć parę słów o kim? O Maryi. Chciałbym na początku, abyśmy wspólnie spojrzeli na naszą Matkę Bożą i pomodlili się jej najpiękniejszym pozdrowieniem Ave Maria. Także zaczynamy. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiasta. Super, dziękuję. Zaprosiliśmy wszyscy Maryję, naszą główną sprawczynię tego całego, w cudzysłowie, zamieszania. Kochani, chciałbym powiedzieć? Na początek powiem
powiem takie zdanie. 3 lata temu, w 2015 roku, w życiu bym nie powiedział, że ja będę, że ja w ogóle wejdę do kościoła. W ogóle kościół był dla mnie abstrakcją, aczkolwiek byłem wychowany w katolickiej rodzinie. Przyjąłem sakramenty, ale standardowa droga. Potem przyjmowanie sakramentów, a doświadczenie żywego Boga to, jak myślę, wiemy wszyscy, są dwie różne rzeczy. I także to jest niesamowite. Na czym się skupię? Mam bardzo mało czasu, a lubię gadać, więc skupię się przede wszystkim na zawierzeniu, na Matce Bożej, na istocie tego zawierzenia, jakie skutki niesie w życiu w oparciu o mnie. Więc zacznę od tego. No moje życie, w tej chwili mam 31 lat. Moje życie, że tak powiem, po liceum było, jakie było? No było ciężkie, w sensie takim, że było bez Boga. Żyłem po swojemu. Nie chciałbym się na tym skupiać, bo raz, nie mamy czasu, a dwa, nie, to jest najistotniejsze. Aczkolwiek, no, cóż mogę powiedzieć, żyjąc po swojemu, ważniejsze były dla mnie imprezy, przez to, że tak powiem, rezygnowałem ze studiów, tak, bo wybierałem sobie życie łatwe, lekkie i przyjemne, które trwało dobrych kilka lat, myślę 5-6 w takim naprawdę intensywnym trybie życia towarzyskiego, ale tak jak powiedziałem, nie będę się na tym skupiał. Przychodzi rok 2015, przychodzi potężne, że tak powiem, potężny kryzys u mnie, w moim życiu, w sensie będąc w związku z jedną dziewczyną, którą, tak mi się wydawało, to była miłość w moim wykonaniu, więc po rozstaniu, po kilkuletnim związku rozstajemy się i, że tak powiem, nadchodzi pustynia, czyli tak naprawdę otwarta droga do Boga w tym wszystkim. Zaczynam szukać sensu, zaczynam pytać, dlaczego mam kiepską pracę, w ogóle lata młodzieńcze minęły tak, a nie inaczej, dlaczego to się tak wszystko tak dzieje. Kompletna jak gdyby pustka. I cóż zrobić na tą pustkę? Na tą moją pustkę, do tej mojej pustki wkroczyła Maryja. Jak to się stało? Pokrótce, właśnie trafiłem na różaniec, który noszę, tak, i po prostu zacząłem prosić powoli, znaczy tak z takim strachem do Matki Bożej, ale z taką ufnością, że Matka Boża pomoże. No któż jak nie ona. I tutaj jest ważne, zacząłem nowennę pompejańską. To był hardcore. 3 różańce dziennie przez 54 dni. Ale to był cudowny czas, naprawdę. Z każdym dniem odmawiania różańca, z każdym kolejnym różańcem przyszedł przede wszystkim pokój Chrystusowy i Jego miłość, którą zostałem otoczony natychmiast. Mimo grzechu, gdzie 7 lat nie byłem ani u spowiedzi, a poprzednie spowiedzi to też tak średnio to można nazwać spowiedzią. I w ogóle odmawiam różaniec i dostaję wszystko, czego potrzebuję za darmo. Mimo, że tkwię w grzechu ciężkim i Kościół omijam z daleka i tak dalej. Potężny zwrot w moim życiu. I z tego okresu po prostu pamiętam, że mówiłem Jezusowi: dobra, Ty się tym zajmij, w sensie to jest moje życie, ja sam sobie nie poradziłem, w sensie takim, że no, nie mogłem swoimi siłami tego życia jakoś pozbierać do kupy, żeby to miało ręce i nogi.
Więc mówiłem, moja prosta modlitwa, dobra Panie Jezu, starałem się tak codziennie, powtarzać, że, żeby on to poprowadził i różaniec. Więc koniec 2015 roku, mega potężny powrót do Boga przez Maryję. Kolejny, zerknę na czas, o, jeszcze jest trochę. Potem przyszedł rok 2016, pod koniec 2015 roku była spowiedź generalna z całego swojego życia i jak gdyby cały czas ta decyzja, że cały czas idę dalej tą drogą, czyli idę z Jezusem, bo mam wszystko i niczego mi nie brakuje, aczkolwiek były potężne kryzysy, czy wiary, myślę, że wiary też tak można nazwać, ale mimo, że powrót do Boga w 2015 nastąpił tak bardzo w takiej euforii, radości, potem pojawiły się pierwsze problemy. Otóż walczyłem z taką jedną rzeczą, którą no chyba wszyscy znamy i nie każdy z nas ją lubi, czyli pustkę w sercu, czyli nie wiemy, co mamy ze sobą zrobić. Zdawałoby się, chodzę do kościoła, przyjmuję Pana Jezusa w komunii, modlę się różańcem, czegoś brakuje, nie mogę, stoję jak gdyby pod ścianą i nie mogę zrobić kroku do przodu. I tutaj Maryja natychmiast przychodzi z pomocą, w moje ręce trafia traktat świętego Ludwika, który sobie ładnie cały 2016 rok przeleżał na biurku, zakurzony, nieotwierany, ale leżał, był. Ja go przeczytałem dwa, trzy razy myślę, cały 2016 rok przeleżał na biurku, w widocznym miejscu. I odniosę się do tej pustki. Czego ta pustka w moim konkretnie przypadku dotyczyła? Dotyczyła ona tego, że mając wtedy, zbliżała się moje 30 urodziny, miałem jak gdyby takie pytania do Boga, no mam już te 30 lat, zobacz, wróciłem do Ciebie, ale no trzeba jakoś to życie dalej układać, w sensie, no daj mi żonę, Panie Jezu. I okej. I to na tym polegała moja modlitwa. W drugim przypadku, bardzo mieszkając w Warszawie, bardzo potrzebowałem bardzo potrzebowałem wspólnoty jakiejkolwiek chrześcijańskiej. Nie miałem w ogóle żadnych wymagań, tylko żeby po prostu mieć ludzi takich jak wy obok siebie, bo podjąłem takie decyzje, że po prostu zrywam wszystkie złe relacje z moim dawnym towarzystwem i jak gdyby zaczynamy od zera. A jako, że nie pochodzę z Warszawy, pochodzę z miejscowości w województwie podlaskim, więc potrzebowałem, miałem takie pragnienie bycia z ludźmi. Czyli ta pustka właśnie, o której wspomniałem, szukałem sposobu jej rozwiązania i z pomocą przychodzi Maryja, przychodzi święty Ludwik, przychodzi ksiądz Chmielewski, w którejś konferencji bardzo mocno odczułem, żeby zawierzyć się Matce Bożej. 30 urodziny, 2017 rok, 29 styczeń, to było moje postanowienie, okej, zawierzam się Maryi, nie wiem jeszcze jak to zrobię, ale się zawierzam. Tak jak postanowiłem, tak też zrobiłem. Jedyne pragnienie, jakie miałem, żeby ten mój akt oddania się Matce Bożej i żeby Matka Boża przejęła moje życie, to było to takie pragnienie, żeby napisać to własnymi słowami. I tak napisałem taki jak gdyby list do Maryi w oparciu właśnie o świętego Ludwika, ale też chciałem coś dać od siebie, żeby to nie było takie sztuczne. Sam akt, samo zawierzenie Matce Bożej nie było niczym spektakularnym. Poszedłem do kaplicy w kościele na Woli, w którym byłem, no, uczestniczyłem w życiu tego kościoła, tak? Poszedłem do kaplicy przed Najświętszy Sakrament i w 30 urodziny swojego życia po prostu uklęknąłem, odmówiłem różaniec.
Ten akt przedstawiłem Panu Jezusowi i wyszedłem z kaplicy. Czy jakoś specjalnie się czułem, dlaczego o tym mówię, bo to jest ważne. Święty Ludwik pisze, że zawierzając się Matce Bożej, nie musimy liczyć i nawet wskazane jest, żeby nie oczekiwać takiej radości, euforii, takiego, że nas aniołowie tutaj noszą na tym. To nie jest ważne. Ważna jest czysta wiara, pisze święty Ludwik. I tak było u mnie. Mało tego. Nie dość, że popełniałem dalej swoje grzechy. Nic się, że tak powiem, nie zmieniało przez kilka tygodni. Co zaznaczam, Matka Boża pamiętała. Ja zapomniałem o tym oddaniu. Matka Boża pamiętała. Jak to się przejawiło? Przejawiło się to tak, zaczęło się 25 marca 2017 rok. Dostrzegłem ewidentne prowadzenie Maryi już wtedy, co powiązałem właśnie z tym aktem oddania się Matce Bożej, do którego ona zachęca nas wszystkich. 25 marca, święto zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, najważniejsze święto według świętego Ludwika. Trafiam do wspólnoty neokatechumenalnej w Warszawie. W ogóle też to potraktowałem jako wysłuchanie moich modlitw, także w ogóle poznałem ludzi takich jak wy, tak, kurczę, którzy mówią, jest, no już jest jedno pragnienie serca spełnione. Super, momentalnie pustka, którą nosiłem, zaczyna znikać w otoczeniu ludzi, w otoczeniu nas. Ta pustka znika. Pozostaje jeszcze jeden mały problem do rozwiązania odnośnie bycia z kobietą, tak, zakładania rodziny. Tutaj też, modląc się do Boga, mówię, Panie Boże, daj mi żonę, ale tylko taką, która ma z Tobą relację, a nie taką tylko, która w Ciebie wierzy. Mija kilka tygodni, Pan Jezus stawia mi na drodze jedną kobietę, którą zawsze pamiętam, że zawsze była w kościele i tak dalej. Nie będę tutaj, szkoda czasu, znaczy teraz brakuje czasu, wiedziałem, że mi będzie brakowało czasu. I widzę właśnie to prowadzenie Matki Bożej, widzę ewidentnie i odmawiam różaniec i czuję ją, jak ona w sposób łagodny przemienia moje życie. Połowa roku 2017, nigdy nie wierzyłem w sny, zaznaczam, ale miałem taki jeden sen, o którym chętnie opowiem. 7 lipca 2017, jestem na sali operacyjnej w mojej miejscowości, widzę nad sobą lekarzy, chirurgów, tak, mam otwartą klatkę piersiową. Widzę ręce pani chirurg, które które wyjmują moje serce i widzę drugie ręce, które wkładają mi jak gdyby drugie serce do klatki piersiowej. Co się okazało? To się dopiero potem okazało. 7 lipca jest wspomnieniem niepokalanego serca Maryi. Jak to do mnie dotarło, to powaliło mnie na nogi. Maryja wymieniła mi serce. Wiedziałem, że coś będzie dalej się działo. Czułem to, że na tym wszystko się nie poprzestanie, bo Matka Boża właśnie prowadzi w sposób taki łagodny, nawet jak szykuje rewolucję w życiu, to odbywa się ona inaczej, nie aż tak gwałtownie. Będąc we wspólnocie, pojawiają się pierwsze myśli o kapłaństwie. Ja mówię, Boże kochany, zabieraj mi to, ja nie chcę, absolutnie. Ale przyszedł jeden moment, kiedy uderzyło mnie cytat z Pisma Świętego, kiedy mój kolega właśnie też tam po raz kolejny powiedział, że Marek, a ty się nie zastanawiałeś, żeby iść taką drogą? Ja mówię, chłopie, iść, nie wiem, sobie na pizzę, nie rozmawiajmy o tym, nie ma. Tylko że ja mówiłem słowami, a w sercu było tak jak święty Łukasz pisze w Ewangelii, Maryja wszystko rozważała w swoim sercu. I mówię Maryi,
Dobra Maryjo, ja to będę rozważał w swoim sercu, ty rób co chcesz. Koniec lipca 2017 roku, początek sierpnia, Festiwal Młodych w Medjugorje. Znalazłem się tam z ludźmi, których zupełnie nie znałem. To też nie ma nawet czasu, żeby o tym opowiedzieć, jak ja się tam znalazłem. Powiem tak, wyjazd był z Częstochowy właśnie od zgromadzenia, spod domu, w którym przebywają, mieszkają ojcowie, misjonarze Montfortianie od świętego Ludwika. Ja wjeżdżam do Częstochowy pod ten dom, wysiadam z autokaru, wita mnie Ludwik na tym. No mówię, no super Ludwik, co mi jeszcze przygotowałeś? I tak do niego mówię, do tego pomnika. Jadę do Medjugorje, w Medjugorje następuje cud, który w ogóle przemienia moje życie. Matka Boże, gdyby bierze mnie w ręce i tego nawet nie można tego opisać. Po prostu czułem, jak Matka Boża proponuje mi, pragnie, żebym poświęcił się dla niej w taki sposób. Tak, no nie życie małżeńskie, tak, tylko i to był piękny, znaczy teraz cały czas jest piękny okres, ale to był okres, który ja mówię, jak to nie jest możliwe, to jak to, Maryjo? Ale powiem jeszcze właśnie odnośnie tego, miałem w Warszawie, złożyłem papiery na studia, złożyłem jeszcze papiery na broń tam, żeby w pracy też mi były potrzebne, w ogóle miałem jakieś tam inne swoje plany, ale Maryja miała inne plany i jak gdyby cały czas miałem to, że to zawierzenie Matce Bożej ona wzięła i ona mnie prowadzi i mimo, że ja próbuję to w lewo, to w prawo, ona jednak mnie kieruje żebyście mnie źle nie zrozumieli, nie pod żadnym przymusem, wszystko w wolności, w sposób tajemniczy. I właśnie wgłębiając się w traktat, Święty Ludwik pisze, że po zawierzeniu się Matce Bożej i w trakcie kontynuacji nabożeństwa, czyli życia z Maryją, życia w Maryi, z Maryją, przez Maryję, w prostych wszystkich czynnościach, w sposób tajemniczy, w sposób mistyczny, Maryja zmienia naszą duszę, zmienia nas samych, ale cały czas prowadzi do celu. I to jest bardzo, bardzo odczuwalne, jak człowiek sobie to uświadomi, to już to powinno mu wystarczyć na dowody bycia Maryi i jej roli, którą odgrywa w dzisiejszym świecie, którą odegrała, a którą, jak pisze święty Ludwik, ona dopiero odegra swoją główną rolę w czasach ostatecznych, w czasach zbawienia, gdyż przygotowuje ona powtórne przyjście Chrystusa. Tak jak Chrystus przyszedł na świat przez Maryję, tak powtórne przyjście Chrystusa nastąpi przez Maryję, pisze święty Ludwik. Wracam z Medjugorje, mam w ogóle radość, euforia, ale jako że jestem człowiekiem takim bardziej, kieruję się rozsądkiem, rozumem w swoim postępowaniu, czego nauczyło mnie życie, to, że tak powiem, mówię, dobra, daję sobie rok, emocje opadną i zobaczymy, co dalej, ale to pragnienie, to czułem modlitwę innych ludzi, czułem, jak Matka Boża jest cały czas przy mnie, jak gdyby cały czas uśmiecha się do mnie, zaprasza i mówi, nie bój się. I pierwszy czwartek września trafiam po rozmowie z jedną siostrą zakonną. Postanowiłem pojechać do Częstochowy właśnie do ojców, żeby powiedzieć to, co dzieje się w mojej duszy, w moim sercu i żeby oni to zweryfikowali. Jak to jest mój jakiś wymysł, to przynajmniej będę wiedział, będę wolny ale jak gdyby z takim uśmiechem ojcowie mnie przyjęli i dużo, dużo się modliliśmy i jak gdyby
już wtedy oszukiwałem sam siebie na początku września, że jednak Maryja zapraszała i wiedziałem o tym, oszukiwałem się, że tak nie jest. Cóż, 8 września w urodziny Maryi, będąc w Częstochowie, potem pojechałem do Niepokalanowa, powiedziałem Maryi swoje fiat na moje życie. Po miesiącu, 13 października, trafiłem już do zgromadzenia, zacząłem postulat, oczywiście z Maryją. I to są właśnie skutki zawierzenia Maryi, gdzie człowiek, ja myśląc, że mam światło, że idę swoją drogą i myślałem, że ona jest dobra, że ja wszystko mam pod kontrolą, zupełnie byłem ślepcem. I Maryja, która jest naszą matką, ona każdego z nas, człowiek kiedy jej się zawierza, ona bierze nas za rękę i ona nas prowadzi. Gdzie ona nas prowadzi? Ona nas prowadzi do Chrystusa, który jest światłem. I wtedy w prawdziwym świetle Chrystusa my widzimy, jak my błądzimy, ale nie załamujemy rąk. Jest z nami Maryja, która od razu daje konkretne rozwiązania na to wszystko. Więc podsumowując, naprawdę będę się trzymał czasu. Bardzo zachęcam do zawierzania się Matce Bożej. Nieważny jest sam akt formalny, znaczy w sensie forma. Ważne jest, Maryja nas wszystkich do tego zaprasza, bo tylko ona wie jak najszybciej, jak najskuteczniej doprowadzić każdego z nas do Chrystusa. A przebywanie z Chrystusem to jest pełnia szczęścia, pełnia radości, mimo wszystkich problemów, które nas co dzień dotykają. Więc zachęcam jak najbardziej. Co ważne, tak w moim odczuciu, ważne jest to, żebyśmy zrobili to z serca. I tak na serio. Mówię, Maryjo, weź to, nie wiem, nieważne jak my to powiemy, ogarnij to, zajmij się tym, ale jak to popłynie z serca, gwarantuję wam, że będziecie ludźmi w pełni szczęśliwymi, bo Maryja, pisze święty Ludwik, bardzo szybko prowadzi do Chrystusa. I tak jest, bo ona jest naszą matką, to jest testament krzyża. Jezus umierając na krzyżu powiedział, synu, to jest matka twoja, syn ją przyjął, więc przyjmijmy my Maryję za matkę, za naszą główną drogę, najpewniejszą, najskuteczniejszą, a wtedy już będzie dane nam odczuć niebo na ziemi, bo Maryja jest niebem, Maryja jest arcydziełem Boga, pisze święty Ludwik, żeby nie było. I myślę, że tyle. To nie jest nic nowego. Maryja w każdym miejscu, w którym się objawia, a tych objawień jest bardzo dużo. Maryja mówi, ona nie mówi nie wiadomo czego, jakiejś historii z kosmosu. Ona mówi prosto, dzieci, zawierzcie mi się. Ja wiem, jak was doprowadzić i zrobię to. I ona to robi. Więc rola Maryi, właśnie dlatego to jest jedno, to o czym mówię, to jest teraz efektem mojego pragnienia serca, kiedy modląc się rok temu, mówiłem, Panie Boże, jak ja bym chciał mówić o tym traktacie, o tej roli Matki Bożej, którą ona odgrywa, tak? W życiu społeczeństw, w życiu jednostki, w życiu naszych rodzin, każdego z nas oddzielnie. Więc to, że tu jestem, teraz mówię, to jest właśnie spełnienie mojej prośby, mojego pragnienia. A skąd to pragnienie się zrodziło? Maryja daje nam pragnienia, prawdziwe pragnienia do poznania Chrystusa, do kroczenia, mimo tych krzyży, które mamy. I to jest ważne, ona w naszych krzyżach jest. Jest i ten krzyż z Maryją, który wydaje nam się nie do przebycia, nie do przejścia. Przechodzimy z Maryją i w ogóle krzyż jest naszą, jak wiemy, jest naszą bramą, tak, do nieba. Maryja nas
przeprowadzi przez nasze życie, doprowadzi nas do naszej Kalwarii, chcąc być zbawieni, każdy z nas, czy to ksiądz, czy zakonnik, czy Marek, czy Kasia, czy Tadeusz, musi wejść na Kalwarię. Maryja była na Kalwarii i Maryja będzie na Kalwarii, każdej naszej Kalwarii do końca naszego życia. Nas przeprowadzi, a potem cóż? A potem to już tylko niebo z Maryją. Dziękuję. Brat Marek jest bardzo zdyscyplinowany, bo jeszcze jest bratem. Będzie ojcem, to pewnie już mu przejdzie ta dyscyplina. Dziękujemy bardzo serdecznie. Zawsze to jest pouczające, jak słyszymy kogoś, kto mówi o swoim życiu. Już to zawsze podkreślam, kiedy słyszymy świadectwo, ale to pokazuje, że to jest prawdziwe, realne, że tak można. Bo czasem myślimy sobie tak, no święty Ludwik żył tam ileś set lat temu, to on tak, takie były czasy, to tak sobie mógł powiedzieć. A tu żyje Marek, który ma 30 lat i tak można. Ale Marka by tu nie było, gdyby nie znajomości rozległe. Nie moje, bo ja nie znam nikogo prawie. Ale Dorota z naszej wspólnoty zaprosiła Marka, bo oba się poznali właśnie na wyjeździe do Medjugorje, więc jej dziękujemy za to, że pozwoliła nam i taki ucztę taką duchową nam tu zaserwowała. Historia Marka pokazuje jedno przede wszystkim, że Pan Bóg spełnia marzenia. Chciał mieć kobietę z relacją do Pana Jezusa? To dostał. Prosił i ma. Pan Bóg spełnia marzenia, więc warto marzyć. Tylko uważać, o czym my marzymy. Słuchajcie, Pan Bóg wszystko bierze na serio. Dziękując wam, słuchajcie, albumik o kim? O Matce Bożej. Proszę bardzo, święty Jan Paweł II. Dla ojca mam też. Ojca mam też. Proszę bardzo. Miło nam było bardzo. Dziękujemy serdecznie. Wszystkiego dobrego. Słuchajcie, a ja oddam głos Panu Jezusowi, bo to On ma być najważniejszy, pierwszy zawsze. Pogadajcie sobie z Nim i możecie pomarzyć. Ale nie tak sobie, możecie pomarzyć, tylko marzcie, pięknie marzcie o tym, o różnych tam rzeczach i Pan Bóg będzie je spełniał. Jak? To się jeszcze okaże.